Rosja będzie wzywać swoich sojuszników do walki z NATO, a więc konflikt totalny. Szokująca wizja przepowiednia Stanowidza Jackowskiego dotycząca Putina, dotycząca Rosji, czyli nie tylko wojna Rosja kontra NATO, ale wojna Rosja, Sojusznice kontra NATO dziś na temat wstrząsającej wizji przepowiedni Jasnowidza Zyczuchowalo o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji, przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Putina. I tego, co zamierza zrobić Putin. Oczywiście jest to wizja przepowiednia, nie wiemy, czy to będzie mieć miejsce. Tutaj Jasnoic Jackowski jako medium odczytuje tak naprawdę telepatycznie, co myśli, co planuje zrobić Putin. No i ta przepowiednia jest przerażająca, bo tutaj Jasnoic mówi w ten sposób, że Putin myśli o tym, że kiedy wejdą wojska NATO na Ukrainę, to Rosja spotęguje swoje działania, jeśli chodzi o tutaj Ukrainę. Tak, w celu zniszczenia tych wojsk, doprowadzenia do dużych strat, jeśli chodzi o te wojska. Czyli, no, pamiętam, jak to jest Jackowski mówił, że jak wojska wejdą tutaj na Ukrainę, wojska będące w NATO, to już te wojska nie wrócą, tak, już to już po prostu one nie wrócą, chyba że wrócą po prostu w workach plastikowych, tak, albo tam po prostu są ci ludzie pochowani, ci żołnierze. No, i tutaj Janek Zackowski mówi, że Rosja rozpęta dyplomatyczny bałagan. Rosja też tutaj będzie głosić takie hasła międzynarodowe, że to NATO zaatakowało Rosję. Czyli tutaj Rosja odwróci kota ogonem, powiesz, że to NATO za, zaatakowało Rosję, że Rosja będzie też wzywać po prostu państwa sojusznicze, a więc te państwa, które są prorosyjskie do reakcji, do walki z NATO. A więc Rosja będzie wzywać państwa sojusznicze Rosji do reakcji, do walki z NATO. No takim państwem sojuszniczym chociażby jest Chiny, tak? Są chociażby Chiny. Ale takich państw sojuszniczych jest więcej na świecie, w różnych rejonach, tak? Wiadomo, że nie wszystkie państwa muszą się do tego przyłączyć. Natomiast, no, ta wizja przepowiednia rzeczywiście jest ona wstrząsająca. A więc kiedy wojska to wejdą na Ukrainę, to Rosja wtedy spotęguje swoje działania w Ukrainie, większe ataki, zmasowane ataki. Też jasnoicackowski mówi w ten sposób, że Putin planuje praktycznie prowadzić też wojnę w tych regionach, których po prostu dotychczas nie atakował, jeśli chodzi o Ukrainę, czyli nie będzie żadnego, można powiedzieć, nie będzie żadnej takiej białej plamy na mapie, która nie została dotychczas zaatakowana. Rosja będzie atakować każde miejsce tak na terenie Ukrainy. To też jest niekorzystne dla nas tutaj, no w ogóle wojna, jeśli chodzi o Ukrainę, jest niekorzystne tak, ja potępiam to, co robi Rosja, potępiam to, co robi Putin, ale niekorzystne to jest tutaj te, też dla nas tutaj w Polsce, bo może się okazać, że po prostu tutaj Rosja będzie atakować y, miasta czy miejscowości blisko granicy z Polską, tak, i tutaj może być bardzo, to bardzo niekorzystne dla nas tu w Polsce. Natomiast tutaj właśnie, czyli tak, y, Rosja rozpę, rozpędza też dyplomatyczny bałagan, na to, że to NATO zaatakowało o Rosję, także to NATO zaatakowało Rosję, czyli można powiedzieć, że wtedy po prostu Putin wejdzie w rolę, czy w buty poszkodowanego, tak? Nie ten, co po prostu atakuje, tylko ten, co jest teraz po prostu on jest atakowany, tak? To jest ten, ten, ten który jest atakowany. To tak można powiedzieć, tak samo jak jakieś tam w szkole, tak? Mamy jakąś po prostu tutaj, nie wiem, na przykładzie chłopaków, także jeden pastwić silniejszy chłopak nad tym słabszym, w końcu ten słabszy po prostu nie wytrzymuje i idzie mu spuścić manto temu silniejszemu, jak ten silniejszy dostaje po prostu łomot, tak, bo ten, nie wiem, mały się tam zebrał w siłach i tak dalej, w jaki sposób go pokonał, to on potem idzie z podbitym okiem, żali się nauczycielom, że on nie zaczynał, że to tego po prostu, tak, rzuca wina tego po prostu małego, którego, na, na którym się wcześniej paswił, tak, no i podobna tutaj sytuacja, tak, że Rosja odwróci kota ogonem, że będzie mówić, że to NATO atakuje tutaj Rosję, tak, no więc szokująca ta wizja, przepowiednia tutaj, jest. Jackowskiego, jeśli chodzi o przyszłość, jeśli chodzi o to, co nas czeka, jeśli chodzi też i o. I tutaj też Rosja miałaby doprowadzić do dyplomatycznego bałaganu. Czyli nie tylko będzie Rosja prowadzić działania, jeśli chodzi o Ukrainę, działania militarne, ale też będzie lobować, będzie prze, przedstawiać swoje racje na arenie międzynarodowej. Także to NATO jest takie złe, że tutaj po prostu inne państwa, które są prorosyjskie, muszą pomóc tutaj yy, pomóc muszą po prostu tutaj Rosji, tak walczyć z NATO. No to też jest ciekawa. Tylko tak, reakcja tych państw, które są sojusznicze do Rosji, ale ta reakcja nie musi być od razu militarna. To może być na przykład kwestia wpływania na to, żeby te państwa, e, na przykład, e, tutaj tak nie współpracowały ekonomicznie z NATO, z państwami będącymi w NATO, czy na przykład e, zawiesiły swoje stosunki dyplomatyczne na różny sposób. No, to już moja taka swobodna interpretacja. Natomiast, no, niewątpliwie wygląda to po prostu przerażająco. Natomiast, no, to NATO też, tak. Z jednej strony, po prostu, NATO tutaj e, m, m, mówi o tym, że prowadzi manewry wojskowe, a z drugiej strony, NATO po prostu też. E, tutaj, tak, dodatkowe siły wojskowe mają trafić do, do Polski, nie, tak, w Polsce w ogóle mają być po prostu prowadzone dodatkowe manewry wojskowe, co według jasnowidza Jackowskiego jasno wskazuje na to, że jest to ogromadzenie wojska, bo NATO nie wie tak naprawdę, jak zareaguje Rosja, jak wojna po prostu będzie rozwijać się na Bliskim Wschodzie. Czyli NATO gromadzi dużo wojska tutaj przy granicy z Rosją pod płaszczykiem manewrów wojskowych, bo nie wie na to, jak się zachowa Rosja, nie, tak? Jak po prostu tutaj jak tutaj rozwinie się ta wojna na Bliskim Wschodzie, czy tam Rosja zaangażuje się w sytuację na Bliskim Wschodzie, czy wyśle po prostu swoje oddziały, swoje wojska, czy w tym samym czasie też symultanicznie Rosja rozpoczy, rozpocznie intensywne działania, jeśli chodzi o tutaj działania wojenne, jeśli chodzi o Ukrainę. No tak czy owak, wygląda to po prostu przerażająco nieciekawie w kontekście tej Polski, w kontekście tego, co nas czeka. No a wydaje się, że prędzej czy później po prostu tutaj państwa na to wyślą te swoje wojska na teren Ukrainy. Tak. Ja sam jestem tego przeciwnikiem. Uważam, że nie powinniśmy wysyłać tej polski żołnierzy na teren Ukrainy, żeby bronić niepodległości Ukrainy, co nie oznacza, że nie należy pomagać Ukrainie. Oczywiście trzeba Ukrainie pomagać bezpośrednio, pośrednio, dostawy sprzętu wojskowego, humanitarnie i tak dalej. Natomiast no, tutaj to będzie jawne po prostu odczytanie, że zaangażowanie się do danego państwa i wtedy je po prostu Rosja może jawnie wypowiedzieć wojnę danemu państwu, tak, w tym przypadku właśnie Polsce, co może być bardzo niekorzystne. Poza tym, dlaczego niektóre państwa mają wejść, jeśli chodzi o NATO, do Ukrainy, a niektóre i nie, tak? Jeżeli już po prostu miałby wejść wszystkie państwa, to powinny wejść wszystkie państwa, tak, solidarnie, a nawet bym powiedział odpowiednio proporcjonalnie, tak? No nie, na przykład pojedzie z Polski tysiąc żołnierzy, a a na przykład żołnierzy brytyjskich pojedzie na przykład 100 czy 200, tak? Moim zdaniem nie, to powinno być po prostu odpowiednio proporcjonalnie, jeżeli już miałaby taka sytuacja, tak, na to by się na to decydowało. W ogóle na to po prostu nie powinno wysyłać tak na razie, tak, tych żołnierzy. Nie wiadomo, jak będzie sytuacja wyglądała w przyszłości, nigdy ten, nigdy nie wiadomo, ale nie powinno się wysługiwać na przykład innymi państwami, tak, a wyślą po prostu Polaków, jakieś inne państwa, a sami sobie po prostu będą siedzieć w ciepłych kwaterach, w ciepłych bazach, tak, wojskowych i nie ryzykować życiem. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.